Were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. God, her armor is so fucking beautiful. Come now. Touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Don't tempt me, bitch. I want to go to sleep. I have to work tomorrow. Come now. A few moments later. No cutscene. I really expected a cutscene. Dobra, dzień dobry. Ale nie idziemy na północ. Idziemy do grzybiarza po moje pieniądze. Pieniądze? No chuj ci pieniędzy, co ty będziesz robić, levelować? No właśnie, coś chyba będę, pewnie ekwipunki kupować tego, nie? Jakiegoś kupca. Czekaj, wielkie, coś tam widzę, coś... O, dobra, Wickerman. Tam na dole są fajne rzeczy, chodź zobacz, patrz. Tam jest taki wielki grób. No to jest ten Wickerman, no to drugi jest taki tutaj w tą stronę. No nie, to tamten widziałam, ale patrz, tam jest inna jakaś wyspa w ogóle z takim grobem wielkim. Grobem? O, faktycznie. Faktycznie to jest pewny grób. Tu na dole widzę przeciwników nawet. Jakieś kurwa... Ruba? Czekaj. Czy ja schowałem swoją lornetkę? No to też tak. Jest jeden grób. Schowałem. Masz lornetkę? Weź lornetką zajrzyj. Bo pod nami, tak chamsko pod nami, na tych czerwonych stokach, coś kurwa siedzi. No Jezu, mama, ja kurwa myślisz, że pamiętam w gdzieś... W końcu gdzieś jest... na końcu powinno być. Dobra, idziemy kurwa. O, mgła idzie. Ale fajne szpony. To właśnie podobno jest dużo szybsze nawet niż Beastlow w Bloodborne, a Bloodborne był w ogóle... Wow, jak bestia skacze! A zmień się na dwuręczny, bo biegasz jednoręczny, to tam wiesz. Nie, ten przycisk... O, miała, byłaś ranna, możesz się wytłumaczyć z tego. No, napierdala strasznie. A pokaż skok i weapon art. Okej, to jest tak. To jest weapon art? Tak? Bało ci nie słyszałem. To jest ze skokiem. Tak, to pierwsze było weapon art, a to było ze skokiem. W sensie to takie łup, że napierdalał jak... Tak. O kurwa, chcę to! I want this. Pokaż jak to wygląda, bo ja nigdy tego nie widziałem z bliska. Takie szpony masz, patrz. Czadowo dosyć. Zajebiste, kurwa! No mówiłem ci, że biskały są zajebiste. Podobno jest taki sam, tylko nazywa się Berklau i to jest jakiś tam unik, który ma tam coś jeszcze. Jest z miśkami związany, jest taką łapką niedźwiedzia, po prostu kurwa upierdoloną. Dobra, to tutaj sobie... Szybko się czas tu zmienia, zobacz jakie się mgła robi. I to tak kurwa jak patrzyłem praktycznie. No dobra, czyli on tutaj gdzieś był. Dobra, moment, ja sobie ustawię ten znaczek na niego. A on zeskakuje z któregoś grobu. Dobra, a poczekaj, wiesz co, podniosę dwa nowe te itemy do craftingu. Nazywa się White Flesh Mushroom, to było tutaj. Tak, mushroom też... Milky White Mushroom that grows on Salen Lands. Material for crafting items, easily found everywhere. The flesh of the... Okej. Okay. To drugie to jest... Not resin. Pamiętasz, reziny się robiło z tego, nie? Not shaped lump of resin that exuded from the roots of trees. Material found... Serves as primitive catalyst, making it suitable for processing using sorceries, incantations and the like. Są teraz te, kurwa, potrzebne? Ingrediencje, kurwa, do speli? Nie wiem. I'm curious! Nadawały, więc zbieram po prostu. Kolejny Wickerman pod nami. Pod nami kolejny Wickerman. O, ej, coś tu jest. Może to jest ten item? To już kwiatek. Dew gem. That sounds nice. Zobaczmy, co tu pisze. Patryk czyta. Succulent plant that has supped on night-tinged dew. Jesus Christ, it's so fucking hard to read!
Material used for crafting items glows at night and blossoms mainly in the waterside. Said to have been used in the practice of sprite medicine. Sprite medicine! Are we gonna have Fae here? That's gonna be cool. I want this. Okay, item movie. Smithing Stone. Tak, bo tutaj jest ciałko. Dobra. Jest Blessing of Marika. Podobno to jest, ma zajebisty opis. W sensie, tam pisze coś w stylu, że Marika to dała Mikeli na jego podróż, więc Vati generalnie spuszczał się nad tym, bo to znaczy, że Marika jakby pobłogosławiła... A physic blessed by Marika, the queen of the earth, she completely restores HP, heals all... Ailments? Jak to się czyta? Ailments, dobrze powiedziałaś. Marika once created several of these physics for Mesmer's sake, but never again. Oh! When Vati found it, he said that it said something along the lines of Marika gave it to Mikela on his, to aid him on his journey. So it kind of changed from the version they played. Ah, wait. Tak, tak, podnosiłam go. Let me check. Ale on mi się nie zaznaczył jako nowy item. Bo on jest w innej kategorii niż te pozostałe itemy nowe z DLCs. Jest wyżej. Jest zaraz pod pierwszą kategorią. Fiery butterfly with black cinder wings. Flies in war-torn lands that have been scoured by Mesmer's flame. They burn in dark and slender ribbons of fire. Fire. Brawo. I tam się świeci jakiś ważny item. Ale mamy kurwa demo. Ale ma ładne armor. Oj, oj. Czekaj, to było jego? Black Steel Great Hammer. Dostałem hełm. Pokaż ten motek. Ty, zobacz co ten motek ma jak ten. Wiesz dlaczego? Nie wiem czy zauważyłaś. Jak on zrobił ten wymach z ziemi, to na ziemi zostały takie runy, jak zostawia Marika's Hammer, jak zrobisz Weapon Arta. Więc weź to do ręki i zobacz, czy coś się dzieje, jak robisz ten ciężki atak, albo weapon art jaki jest. Bo masz pewnie staty na to, nie? A jest ciężki, tak. Okej. Okay. I młotek. To jest młotkowy. Bear like fruit that grows into spirit grave grass. Wszędzie crafting items. Easily found everywhere in the realm of shadow, though its bitter taste makes it unsuitable for consumption by humans. No dobra. Dobra, to tutaj mamy tylko w sumie ścieżkę, nie? Powrotną. A tutaj już nie ma nic. Ja się jeszcze rozglądam przy krawędzi, czy się coś nie schowało. Wiesz, jak to kurwa jest z Susanem. Raz gdzieś nie spojrzymy i się okaże, że ominęliśmy całą zonę. Dokładnie tak, kurwa. Chyba. Przez przypadek wejście do tego. Do Wella. Do Siofry. Dokładnie, kurwa. Takie, o kurwa, ale chyba nie powinniśmy tu być. Siofra to jeszcze na level, na którym byśmy w Siofrze, to jeszcze było całkiem klawo z nami. No oj, ty kurwa, ale te strzały to były pojebane w dupę. No dobra, no ale smerfy to wiesz, kurwa, na każdym levelu jest ciężko. A, czyli więcej. Glass shard. O, są ziomki w ogóle i też znowu są nie za bardzo. Ty, a może to nie jest kwestia tego, że oni są zdołowani, tylko to jest kwestia tego, że jest noc. Jak był dzień, walczyli z nami, przyszła noc i kimają. Myślisz, że oni spanko robią? Mi się wydaje, że tak. Ty, jebnijmy. Znowu smithing. Dużo smithing stone, bardzo dobrze. Ja chodzę przy tych, bo... Ty, ale zauważyłeś, że oni mają strasznie duży drop? Jakby, kurwa, prawie cały set znaleźliśmy z pierwszego gościa. Może zderzę te słowa. Oczy. Co to był za dźwięk? A właśnie, tak Invader. Słyszałam, że się Invader wzywa. Jest. Ja. Jebany caster. No baw się dobrze, ja tu mam drzewo przed sobą. Nie wiem, co on robi. Hi. O, Aima jest bolesna. Nie. No, już chciałam się don't trade with me, man. Don't trade with me. Klon. Dziękuję.
Don't trade with me! Trust me on this, bro. Don't trade with me. Anyway. No. Pierwszego invadera mamy z głowy! Przynajmniej nie zawiedliśmy naszych pradziadów i nie zginęliśmy od pierwszej inwazji. Tak, dokładnie. Ty! Widzisz to? Co? Jakiś ram był duży. No właśnie, nie wiem. Zobaczyłem i uznałem, że zabiję. Kurwa! No, ale spasiony, ale ma wrogi, ja pierdolę! No ładne, takie szatańskie. Jebany! Nice. Jebany! Po co macie żyć, jak wam jest smutno ciągle? Co macie żyć, jak wam jest smutno? No to dojeba! All your resentment lingers yet. The raw stuff from which I shall surely forge a curse upon the dastard Mesmer's head, upon Marika's children, coś tam, upon co Marika's children? Marika's children each and all. A to może dlatego jesteś... lubicie. Może dlatego demigodzi są tacy pierdolnięci, bo zostali przeklęci za to, co Marika zrobiła. Tak jak, nie wiem, czy kojarzysz... pamiętasz? A curse on the hunters and their children too, and their children's too. Pamiętasz z Bloodborne, no, nie? No. Curse the fiends, their children too, and their children forever true. Nie, tu jest tylko napisane could this be a dog. Nie, to jest takie akurat coś. Słuchaj, nie wiem, dla mnie to są przyjaciele. Nie. Oj kurwa! Oj kurwa! O, robią jak ty tak! Tak, jak ten kurwa robak, nie? Tak! No, a dobra, a mogę wam już nic nie robić? Pozostałe się uspokoiły, ale te... Tak, uspokoiły się jak odeszłam. Odejdę jeszcze kawałek i powinny być... A czy ja mogę podejść? Nie. Ten jeden jest tak zainteresowany, ale reszta jest uspokojona. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, zobaczmy, czy mi będą mnie lubić. Moja reputacja z wami... No nie, jesteście I one są... Mają małe łapki wystające! No takie łapki ma, jak kurwa tyranozaur! O kurwa! Jak tylko byś chciał go przytulić, tego takiego, wiesz, kurwa, jak te takie, balony są takie długie z rączkami. Tak, te kurwa, jak one się nazywają, przed car dealershipami stoją w Ameryce. Tak, właśnie coś takiego. Inflatable coś tam, Family Guy był kurwa running gag z tym, no. Kurwa, zajebiście z tą głową. Jaram się, domki wczeczne. Okay. Nie, w sensie przebiegłam przez Grzybmana. Czemu przy... Aha, bo cię zespiło przy tamtym ognisku? No, przy tym najbliższym, nie? No ale możesz się teleportować, jak już zginęłaś. No właśnie, sobie przypomniałam o tym. Stałam na konika i przejechałam. Anyway! Dobra, stawiam znak ten. A u mnie było fajnie, bo byłem na mapie, przeglądałem mapę, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, zanim zrobimy to u mnie. I zamykam mapę. I mgła jest kurwa tak tonowo, jest tak kurwa zajebiście z tą mgłą. Jaram się, domki wcześniej. Spren, nie bij frena! No musiałem sprawdzić, ale nie. No nie, no nic. Dobra. Jak poznaję jak poznaję przyjaciół w prawdziwym życiu, robię dokładnie to samo. Bije i sprawdza, co drogę. Death required ahead. Western Nameless Mausoleum. Oj! Blended. Ua! Tego nie przepojzujesz, bo... Oj. Oj. To jest jakaś nowa zdolność, wiesz? Bo wygląda jak ten slice, ale on to robi z kąta, więc to jest coś innego. I może to też chainować, by coś normalnie dało chainować. O nie.
wszystkim podoba. Nie ma bobek! Ludzie. Ohohoho, wow! To było ponad połowę mojego życia! Fucking earth! Dychaj! 22 tysiące życia, sama rzecz! Beast! Doskonale. Great Sword of Solitude, Helm of Solitude, Armor of Solitude, Gauntlet, lololala. Ładny ma traki! Powiem bez bicia, bo bardzo ładny ma ten traki. Myślałem, że go się dodżuje i się w niego wbije. Nie, chuja. Ja weszłam pierwsza, to poczekałam chwilę, aż wyciągnął i biegłam po prostu z boku i wszystkie strzały poszły po ścianie. Nie, tak. Tylko ja byłem bardzo blisko i myślałem, że wiesz, stanę za nim, albo go backstabnę, albo go zaatakuję. Nie zdążyłem parę. Wszystko w ciebie wjechało, kurwa. Po prostu... Przedam. Ale mi jebnu! Zabij kurwę! Machę na ciebie, a mnie trafił! Końcóweczka! Nie! O kurwa! Sięgnął mnie w ostatniej chwili! Niestety Berserker Stance ma to do siebie, że jak zrobisz ciężki, to masz tak kurwa długie recovery, że na te rolnąć nie mogłem. Ale prawie go zabiliśmy, no już teraz będzie spoko. No. 15% damage'u, więc... Kurwa nie to, nie ta, ta. Strzelał, tak? Kurwa nienawidzę tego, że te pociski tak kupują, ale... Czy on wytrzymał właśnie... Freezing Pota, który ma chyba najwyższy kurwa ten, jaki jest w grze. No! A teraz smacznego. We mnie, ty chuj, on się patrzy na ciebie! Tak, on zmienia targety bardzo szybko teraz. Oj. O, na pewno nie. O. Biegam, biegam. On jest próbem. Oj. Nie. Ow! Fucking hurts! Nie. Kurwa, jebana w dupę. Uciekaj, uciekaj. O! O Jezu! Umarł, Jezu! Ja się wystraszałam, że ty umarłeś! Dźwięk był podobny, bo to jest też humanoid, nie? Nie! Nie! Patrzę na jego życie i że ty umarłeś! A ja strzelałam w tym momencie strzałami i to się... O kurwa! Piękny jest ten armor! Nie widziałem, jak się świecił kurwa na szaro, bo jest duchem. Ale poza tym bardzo piękny armor. Broń sobie. First off, well done! By the way, praise the message! Bum, kurwa. Już ma 9 tysięcy tych zali. Dobra, czekaj, zobaczmy ten armor. Ja sobie broń wytestuję. Zobaczmy, po kolei. Spodenki, heavy armor, covers whole body, overlapping plates of steel, nameless mausoleums of the realm of shadow are set to hold the spirits of warriors who lost their names or their hearts. W sumie wszystkie mają ten sam opis. Przy czym przy medium, przy klacie pisze, że and bedecked with black cloak. I to tyle. Great Sword of Solitude. Still great sword wielded by knights of solitary Gaol. Through the secret rite, they relinquish their hearts for heightened battle prowess. Next, they engrave their blades with two crests. One depicting the light of birth and other solitude. Okej, ciekawe. Czyli daj swoje pikawy za power.
Zobaczmy, co to za broń. To jest pewnie greatsword. Ja tak patrzę, że za tym mauzoleum na górze jest jezioro. Jak w ogóle to jest najcięższy greatsword w grze. No dobra, widzę jaskinię. Słyszysz? Ten greatsword waży tyle co Spyhunter, czyli kolosal.